Drogie, cudowne, wspaniałe kandydatki na księżniczki i na boginie. Zasadnicza rzecz, o której dobrze byłoby, żebyście wiedziały i cały czas pamiętały. Z facetem, z chłopem, z mężczyzną nigdy się nie walczy. Z mężczyzną w ogóle się nie da walczyć, bo mężczyzna jest to taki typ samca, który nie pozwoli kobiecie, żeby próbowała w ogóle z nim walczyć. Natomiast z chłopem i z facetem czasami zdarza się wam wpaść na kretyński pomysł, aby walczyć. A teraz wyjaśnię, czemu ten pomysł jest kretyński tym, które o tym nie wiedzą. A więc informuję was, drogie panie, te, które o tym nie wiedzą, walka z facetem jest kretyńskim pomysłem, ponieważ a można z nim przegrać. Można z nim przegrać i jeżeli się przegra z chłopem, to wtedy kobieta czuje się podle. Kobieta się czuje tak podle, ponieważ nie przypuszczała, że ten chłop, ten facet, ten samiec potrafi się posunąć do takich sposobów walki. A facet jest z dziada pradziada, genetycznie, od milionów lat, od setek tysięcy lat, dobrze, nie przesadzajmy, od setek tysięcy lat facet jest przygotowany do walki. Jak z kimś walczy, to ta osoba staje się jego wrogiem. I on musi tego wroga pokonać dla dobra swojej żony, swojej rodziny, swojego kraju, swojej jaskini. I jest gotów użyć każdego narzędzia, każdego ostrego narzędzia jest gotów użyć, żeby zwyciężyć. I dlatego nie należy walczyć z facetem, bo on może użyć narzędzia, które jest zbyt ostre. Ale jeżeli się przegra, to jest to bardzo przykre i wtedy można sobie popłakać w kącie i nie jest tak źle. Gorsza sytuacja to jest wtedy, kiedy kobieta walczy z facetem i nie daj Boże, wygra. Jeżeli kobieta wygra z facetem, to ona po prostu temu facetowi odcięła to, co dla niego było najcenniejsze, jego dumę. Odcięła od niego, odcięła od jego całości tę część jego przekonania o tym, że on jest niepokonany. I taka kobieta, jeżeli wygra z mężczyzną, to mu po prostu odcina mu jego męskość. I jeżeli, nie daj Boże, kobieta wygra z mężczyzną, to wtedy przestaje go powolutku szanować, bo on już przestaje być interesujący dla niej. I dlatego, drogie panie, nigdy, nigdy nie walczcie z żadnym samcem, ponieważ możecie przegrać, a nie daj Boże, możecie wygrać, a to będzie dla was tragiczne. Nie tylko dla niego.